Cześć, Ewa. Cześć, Krzysiu. Witaj. Proszę, siadaj. W końcu, nie? W końcu mogliśmy się spotkać. No, już się nie mogłem doczekać. Ja też. Tak myślałem, że ty będziesz pierwsza. No, obawiałem się, że jest wyższa ode mnie, że jak to będzie wyglądać. Nie, dziewczyna wyszła od chłopaka. I tak mówię, a chyba nie mam szans u niej. A teraz już wiem, że może być inaczej. A mogę spytać się, a co jeszcze było takim głównym powodem, że zostałam wybrana? Bo jestem troszkę inna, tak się czuję, tak inna. Inna od wszystkich? Tak. No to ja lubię właśnie taką inność. I to też jest zaleta, nie? Aha. Kilka lat jestem sam, bo coś tam kiedyś nie wyszło, ale trzeba się obudzić. No, a czas pochłania mi praca, także nie mam czasu o tym myśleć. No ale ciężko samemu też jest, czasami przychodzi się do pustego domu, pustego pokoju i to tak jest. Jesteś ty. To może się napijmy za spotkanie, że w końcu to raz. Grzesiu, wydaje mi się bardzo miłym człowiekiem, tak jak sobie go wyobrażałam. Taki spokojny, cichy. Cichy, ale też wiedzący, co chce osiągnąć w życiu. Every time you whisper, I love you.